Cześć moi kochani, witajcie! Witajcie bardzo serdecznie, ja nazywam się Wrot, a to jest kontynuacja naszych przygód w Falaucie. Bardzo ładnie tutaj widzę kolejne: o, kolejny osadnik tutaj do nas dojdzie. Jak widzicie, leci bardzo dobrze. Uuu, jakaś specjalistka będzie. Nie, nie ma tu jakichś fajnych statystyk, ta postać, ale mimo wszystko na pewno nam się przyda. Na pewno z nią coś dobrego porobimy, słuchajcie. Na pewno coś tutaj się przyda poprzygotować, tylko gdzie ją dać, moi drodzy? Jadalnia jest pełna, prąd tutaj również, z tego co widzę, prawda? Do prądu również, o, mogę ją wrzucić ewentualnie, tu jest minus 2, tu ma 1, więc niech tutaj będzie. Zobaczmy jak tutaj nasi, nasi podopieczni mają siłę na 6, 5, więc idealnie się nadają do naszej elektrowni, moi kochani. Ten ma siły 5, ta ma siły 3, ten ma siły 7, ten 5, tak dobrze mówię? Słuchajcie, tutaj weźmiemy sobie jedzonko. No i słuchajcie, zaczynamy, ojku. Kamerka mi tutaj taka troszkę się popsuła, troszyneczkę, ociupinkę. O, teraz będzie lepiej na pewno. No i dobrze, moi drodzy. Pytanie teraz, jak tutaj z tym storage roomem jest. Słuchajcie, tutaj jest kolejny poziom, ale chciałbym storage room. 4 na 4 Ta pani też ma dość dobry poziom. Gdzie my mamy jeszcze elektrownię? Tutaj brakuje chyba ludzi. No właśnie. Więc jak najbardziej bierzemy tak. Zobaczmy, tu jest piątka. Tu jest czwórka. Tu jest piątka, ale tu gdzieś trójka była, prawda? Właśnie, to niech idzie tutaj ćwiczyć ta pani, a ten pójdzie tutaj i będzie więcej prądu dzięki temu. Zobaczmy, jak tutaj jest. Perception 4, Perception 7. Wow, ale wyszkoliłem tego pana na no taki duży Perception. No to ładnie. Zobaczmy, tu jest Perception 8. Tu jest Perception 4 tylko. Tu jest Perception 8. Tu jest duży. Tu jest też bardzo duży. Dobra. To weźmiemy sobie tą panią, bo ona jest strasznie słaba, jeżeli chodzi o percepcję. Pójdziemy nią trenować a weźmiemy za to tego pana z siódemką. Proszę bardzo, dzięki czemu będziemy szybciej otrzymywać tą wodę. I to jest akurat bardzo fajne, tu tego pana jak najbardziej wyślemy na ekspedycję. Słuchajcie, ekspedycja 3 Steampaki, 3T Explore. Tak samo tego pana, bo nie mają dość dużą, dobrą broń. Plus duży lak, więc będzie szansa coś znaleźć. A w zamian za to weźmiemy tego tutaj, żeby percepcję miał na odpowiednim poziomie. No i jak widzicie, się rozwijamy. Bardzo się rozwijamy. Mamy 38 osadników, więc cały czas pchamy to do przodu. Żeby usunąć jadalnię, to musisz postawić windę przy fabryce wody. Aha, tutaj. No i wtedy bym musiał. Aha, windę przy fabryce wody i doprowadzić ją do jadalni na dole. Pozdrawiam. A, no, widzicie, musiałbym to usunąć, prawda? Jest sens? Nie mamy tyle pieniędzy, żeby w to zainwestować. Tak się zastanawiam, wiecie? Nie ma tyle pieniędzy na to. Ja też nie mam tylu osadników, chociaż mógłbym wziąć stąd tych osadników. W sumie to zrobię i po... niech jeszcze jedna osoba idzie ćwiczyć percepcję, tak naprawdę, bo to się nam przyda. Niech sobie tutaj ćwiczy, tutaj. Ci, co tutaj nawołują, jest na, są na dobrej drodze. Pa, Paula, brod, jest osadniczkę moim imieniem. Miłego wieczora, aha, jak zrobić zrzut ekranu na mój komputer łapka? Trzeba kliknąć dzięki zaapeczkę, Paulo. Trzeba kliknąć na monitorze, no, znaczy na klawiaturze Print Screen, taki przycisk. I wtedy się robi screen i można go skopiować do painta. No i wtedy wkleić do painta, i wtedy można zapisać to. No dobrze, to. To jest ta osoba skoro tak jest to nazwij osadniczkę moim imieniem. No dobra. To na, nazwiemy Paula pa Paula jeden Osiem. Proszę bardzo. Mamy Paulę. To była to jest nasza Oj, tu coś do Ojejku, robot tu będzie z tym walczył, więc Weźmy tutaj tych osadników. Oni postrzelają do tych robaków, bo ten robot nam się zaraz zniszczy i to będzie problem. Kacper, nazwy trzech osadników imienionami widzów, a poza tym też moimi. Leci łapka. Będzie tylko jedno imię na odcinek, moi drodzy. Tylko jedno imię. Tak, żeby, żeby... Wiecie, no osadników będzie dużo, więc spokojna głowa. Ja też zrobię z tego serię dość długą, więc możecie się spodziewać, że będzie tego dość dużo. Nikodem Broda, nagrasz Plants vs. Zombie 2, chodzi Ci o tą Plants vs. Zombie, nie Garden Warfare, tylko zwykłe? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Była z tego seria, rozpocząłem, ale gra mi się usunęła, ponieważ, no... Moi drodzy, ponieważ, no nie wiem, coś z takim było nie tak. Zobaczmy tę eksplorację. Już 25 kapsli, więc jest fajnie. No, ten niestety nic nie znalazł, ale no, ekspijmy sobie te postacie. Jak widzicie, tutaj jest 33 level już nawet, więc zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że znajdziemy kolejne jakieś seciki. Ja bym też z chęcią zobaczył, co my tu mamy. Sprzedać 6 broni, połączyć w parę kilka pomieszczeń i 15 outfitsów zdobyć. No ale to będzie trudne, powiem Wam szczerze. Jeszcze zobaczmy sobie, moi drodzy, co ja tutaj mam. Mam troszkę tych Westland Gear outfits. Ja mogę je w sumie założyć. W sumie to jest dobra myśl, bo oni dają, a nie bo to jest endurance. Myślałem, że to jest do charyzmy. No ale cóż, myliłem się. Endurance nam jest niepotrzebne na razie. No ale zobaczmy to, co. O, właśnie. Popatrzcie, ile broni, bo większość broni znalazłem już też dzięki poszukiwaniom. Jak widzicie, mamy coś takiego. No nie jest to jakaś dobra broń. Pistolet. Różnego rodzaju, tutaj jest Scoped z celownikiem za 3,5 Więc już tych broni mamy dość dużo, jak widzicie z tej listy Jest dobrze, jest dobrze ehm, Także Patryk, fajny odcinek, fajna seria ciekaw jestem czy mnie wybierzesz do następnego razu Pozdrawiam Cię, no Paula tym razem była pierwsza, także myślę w następnym odcinku też kogoś wybierzemy, spokojnie No i właśnie tu mamy te outfits o, Troszkę tego mam już, troszkę nazbierałem tego jak widzicie więc, więc jest coraz więcej z zestawu, mam nadzieję, że uda mi się wszystkie tutaj wyzbierać, które są. No bo jestem na tu jest epicki, prawda? Bardzo ładna. Jestem na... o, tu jest jeszcze lepszy. Jestem na dobrej drodze, z Dwellersami mamy tylko tego epickiego Eldera, no ale pomyślimy nad tym, może się uda coś jeszcze, kolejny poziom. 21 kapsli już dostajemy za to, więc jest dobrze. Nie ma co narzekać. No i myślę, że słuchajcie, zrobiłbym tak. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ok, tu weźmy destroy, usunę to. I teraz pytanie, bo z prądem nie mamy problemu z zasilaniem, tylko zastanawiam się. Moi kochani. Zastanawiam się, słuchajcie, co, yy, co tutaj zrobić. No ale zobaczymy. Kłabagi, bro, ty... A te rzeczy, jak na przykład wiertu, to jest z upgrade'u, A jeszcze można anulować misję, bo jest misja w to lewym, w górnym rogu, jest krzyżyk. Wiem, ale myślę, że na razie nie będę anulował żadnej misji. Tak, to są upgrade'y, Ulepszyłem troszkę to pomieszczenie. Mógłbym jeszcze, no ale zwiększać zdrowie czy punkty życia tego wejścia jest chyba bez sensu, no bo to tylko powoduje o woda. To tylko powoduje to moi drodzy, że trudniej się dostać, a i tak się dostaną ci, ci ludzie. Szkoda, że te drzwi nie mają jakiejś ochrony pod tym z upgrade'em, że same nie strzelają czy coś. Delukisz, pozdrawiam cię, pan cukiereczek również cię pozdrawiam, bardzo z ciebie też. Przy 30 plus zasadnika prędzej przesta przestaniesz w tym grę grać niż wszystkich nazwiesz. Spokojnie, nazwę wszystkich, nie martwcie się. Mówisz, że masz problemy z jedzeniem, nie masz z nimi problemu, tylko z energią. No tak, wszyscy CTG, wszyscy CTG. No to myślę, że się przejęzyczyłem. Na tych paskach masz też pa, pionowe kreski, to jest limit, poniżej których nie możecie ci zejść, bo będzie źle. No tak, widzę właśnie. Ło, z, je z prądem jest problem, słuchajcie, będzie trzeba coś z prądem zaradzić temu. No zobaczymy. Widać, że prąd potrzebujemy jeszcze większy. No, trujeczkę z prądu zrobimy, tak mi się wydaje. Mogę to już powoli zacząć robić w sumie, prawda? Właśnie, tu mamy siłę. Ja bym sobie zaczął już prąd robić, moi kochani. Prześlemy tamtego pana do prądu. Niech tu wytwarza tą energię. No i zobaczymy jak to będzie. Dzięki za żywność spada życie, woda schodzi ci życie i wzrasta radiację. Energia odcina ci prąd w innych pokojach. Dzięki za poradę. Po, pozdrawiam. Brot przeliteruj na głos. Aha! ha Tak, tak. Alsan. Dobre, dobra. Ja to przeliterowałem w swojej w pamięci i w myśli. I już widzę, że chciałeś mnie porobić, ale się nie udało. Olaf, pozdrawiam cię, Robercie. Również i ciebie. Moi drodzy, dzisiaj będzie taki króciutki odcinek, także dziękuję wam za uwagę, dzięki z całego serca za te komentarzyki i pa pa, trzymajcie się, do zobaczenia moi kochani. Cześć.